Powiedz, dobra, powiedz, jestem. Powiedz, Murek, co się dzieje? Powiedz, co się dzieje? Okej, Henryk, wiesz o kreskówce, którą zro... Zaraz, to ciasto, jak się nazywa to ciasto? Ta, moja sąsiadka upiekła je dla mnie. To jest jakiś dziad, czy jakoś... To jest baba, nie dziad. Baba. Dobra, kogo to obchodzi? Mówcie, co was tak bardzo cieszy. Dobra. Co? Zaraz obejrzymy pierwszy odcinek kreskówki o nas obu w tej chwili. Czekaj, serio? Myślałem, że pokażę to za jakieś dwa dni. Skąd macie materiał? Kojarzysz firmę, która go produkowała? Tak. Przysłali nam film przez pomyłkę. Nie. Mówiłam, żeby go odesłał, ale cios go przekonał, żebyśmy go obejrzeli. Niegrzeczny ze mnie chłopczyk. Co, oglądamy? Tak, jasne! Dobra. Jedziemy! Super! Dobra, słuchajcie, miejcie popcorn w zasięgu. Popcorn, tak. Chwila. Zanim puścimy kreskówkę, chciałbym powiedzieć, że to nie byłoby możliwe bez mnie. Dobra! Okej, okay. Leci kreskówka! Dobra, już leci, patrzcie, dzieje się! Zaczyna się! Dobli-dobli-do! Jestem niebezpieczny i niosę tę torbę pomarańczy do kościoła. Dobli-dobli-do! Ja mówię jak dziewczyna? I dlaczego niesiesz torbę pomarańczy? Dobli-dobli-dobli-dobli-do! Kim wy jesteście? Milczeć! Spuśćmy bęcki niebezpiecznemu! Au! Auciu! Zostawcie mnie! Ratuj! Kapitanie! Uratuj mnie! Ty przecież nigdy tak nie mówisz! Tak, i dlaczego muszę ssać kciuk? Moją ulubioną postacią jest torba pomarańczy. Milczeć! Teraz ja wystąpię! Nie ssijcie kciuka, dzieci! Kapitan już leci! Hej! Zostawcie go! Okej, po pierwsze ja nie latam, a po drugie jestem pewny, że z głowy nie wyrasta mi śmigło. Nie wyrasta! No wiem, że nie! Zaraz zobaczycie, co was spotka zatręczenie niebezpiecznego! Żaby! Nie wiedziałem, że umiesz wezwać latające żaby. Nie umiem. Nic ci nie jest, chłopcze? Chłopcze? Nie mówisz jak chłopiec. Dzięki za uratowanie mnie. Nie ma za co. Ale jak ja teraz zdążę zanieść pomarańcze na kościelny piknik? Nie mam pojęcia, co powiedziałeś, ale wskakuj na barana! Skok! Na księżyc hop, hop! Tylko tego mi trzeba! Dobra, przepraszam was, ale to była najgorsza kreskówka, jaką widziałam w życiu. To było bardzo okropne. Całkiem słabe. Żaby to wegetarianki. I nie pamiętaliby zanieść owoce na piknik kościelny. Dobra, dobra, dobra.